Tom nie opowiada jednej spójnej historii, jest manifestacją, być może najpełniejszą dotychczas, jeśli chodzi o pracę poetycką Jonasza, jego stylu już okrzepniętego na tym etapie. To jest szósty jego tomik. W tym sensie, że jest, pokazuje dobitnie, w sposób, można powiedzieć, nawet ostentacyjny, programowy, pewien zlepek, mozaikę bardzo różnych stylów i epok, po których on się porusza. Jeśli szukamy odniesień bezpośrednich, jest bardzo piękny wiersz Domy, mniej więcej umieszczony w środku tego tomiku, który traktuje wprost o wolności, gdzie jest mowa o tym, że on jest skazany na bezdomność w pewnym sensie i może tylko oglądać życie, które się toczy w domach, bo on nigdy nie może mieć domu, ale w tym sensie on jest skazany na wolność właśnie. Gdzie akurat tam rzeczywiście mówi się wprost o wolności jako pewnym przywileju, który jest równocześnie ciężarem. Jest to niewypowiedziana wprost, ale wyczuwalna właściwie w każdym miejscu tego tomiku walka czy postulat, domaganie się wolności twórczej, wolności języka w opozycji do narracji narzucanych, stylisty, które obowiązują. On jest w kontrze i na ofie wobec tego, co się dzieje w portugalskiej poezji dziś, co się dzieje w ogóle w literaturze zazwyczaj. Dosyć ostentacyjnie ukazuje w tych wierszach głos człowieka, jednostki stłamszonej przez współczesność, kiedy właśnie coraz trudniej jest mieć własny głos, a coraz cięższa jest opresja cudzych opowieści. Pamiętam, że znajoma mnie namówiła na towarzyszenie jej w egzaminach na iberystykę. Ja już byłem w takim wieku trochę postudenckim, 20 parę lat. Poszedłem dla towarzystwa i ona się nie dostała, a ja tak. Ale ponieważ się spóźniłem z powrotu z wakacyjnego z zagranicy, zostałem na zasadzie nieobecni mają głosu, zostałem przydzielony do grupy nie hiszpańskiej, tylko portugalskiej, jako tej mniejszej i niechcianej wtedy, niepopularnej. Nie posiadam żadnych rytuałów, może poza neurotycznym robieniem sobie kawy czy herbaty co jakiś czas, a rano na pewno pracuję rano w ogóle, jeśli już spotka mnie to nieszczęście, że muszę popracować danego dnia, to tylko poranek wchodzi w grę, bo moja głowa potrafi się skoncentrować tylko w godzinach przedpołudniowych. Tym samym tłumaczenie też wtedy następuje. Próbowałem czasem, skuszony ładną pogodą za oknem, wyjechać na łąkę, czy do parku, czy w plenerach nawet na prowincji i z laptopem, ale kończyło się tak, że laptop w ogóle nie był otwierany, a ja podziwiałem przyrodę, zajmowałem się inną twórczością. To jest pytanie, czy jakiekolwiek zawody mają sens. No, czy wyłanianie najlepszej drużyny piłkarskiej jest miarodajne i czy ma sens, skoro to jest często kwestia nepotyzmu, łapówki, ewentualnie w najlepszym wypadku szczęścia danego dnia. To samo dotyczy wszystkich zawodów, poetyckich także. Więc myślę, że skoro już człowiek wymyślił współzawodnictwo i się w to czasem bawi, to nie widzę powodu, żeby rozróżniać między zawodami sportowymi chociażby, a poetyckimi. Gdybyśmy sobie wyobrazili zawody, gdzie gatunki się współzawodniczą między sobą, który gatunek najpełniej walczy o wolność i najudatniej, to poezja jako gatunek na pewno by wygrała. Natomiast na pewno jestem samotnikiem, to znaczy lubię mieć własną przestrzeń, ale lubię też słyszeć, jak na przykład za ścianą czy w drugim pokoju na przykład moja córka jest i coś robi. Czy ktokolwiek robi coś swojego, ale za ścianą ja to słyszę, wtedy mi się lepiej skupić, niż gdy jestem samemu w mieszkaniu. Nazywam się Michał Lipczyc, jestem tłumaczem tomu Częsty Przechodzień Daniela Jonasza.